Monika Olejnik, Proste w Oczy, witam Państwa, witam Panów. Jarosław Kaczyński, lider PiS-u, Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej i Lech Kaczyński, były prezydent. Zanim porozmawiamy o radiu Lech Wałęsa, przepraszam, a tu wiedziałam? Lech Kaczyński. O, brawo. Zanim porozmawiamy o radiu Maryja, zapytam Panów o oświadczenie rosyjskiego MSZ-u. Rosyjski MSZ stwierdził, że grzeszymy, narzekając na Jałtę, że dzięki Jałcie mamy kraj demokratyczny, suwerenny, wolny itd., itd. Czy w tej sytuacji prezydent Kwaśniewski powinien wyjechać 9 maja do Moskwy? Panie prezydencie. Jeśli ode mnie pani zaczyna, to ja uważam za grzech socjalistyczny. Ale to znaczy, czy prezydent Kwaśniewski powinien pojechać do Moskwy, czy nie? Jak chcesz socjalistycznie zgrzeszyć, to tak. Jarosław Kaczyński. Nie powinien pojechać, bo chociaż wiadomo, że Rosjanie prowadzą grę zmierzającą do tego, żeby osłabić polską pozycję, obciążając ją złymi stosunkami z Rosją, a wiadomo, że to nie jest dobrze widziane wśród krajów zachodniej Europy, a także nie budzi entuzjazmu w Waszyngtonie, to jednak jest pewna granica, której przekraczać nie można i nie można na wszystko nie reagować, to znaczy przymykać oko, czy też w tym wypadku zatykać uszy. My po tym, co się stało, w żadnym razie Aleksander Kwaśniewski nie powinien jechać do Moskwy, chociaż powtarzam, intencja rosyjska jest właśnie taka, ale w tym wypadku trzeba pokazać, że jednak są granice, które uznajemy za nieprzekraczalne. Panie marszałku. Ja bym pojechał, ale wcześniej spotkał się ze wszystkimi krajami, które pojadą i wspólnym głosem powiedział: panowie, wreszcie bądźcie poważni. I lepiej jest być i powiedzieć coś mądrego w dużej grupie, niż zrezygnować. Panie marszałku, a według pana, czy prezydent Kwaśniewski powinien pojechać? Każdy Polak oczekiwałby od prezydenta Rzeczypospolitej, żeby w sytuacjach krytycznych był także strażnikiem godności narodowej, naszej dumy i prawdy historycznej. Ale wiadomo, że prezydent Kwaśniewski nie popiera tego, co się wydarzyło w Jałcie i ma krytyczny stosunek, prawda? No, nie wiadomo. Ja chciałbym, żeby ta wiedza była publiczna i przypominana wtedy, kiedy pojawiają się takie krytyczne momenty. Ja bym oczekiwał od prezydenta Kwaśniewskiego wstrzymania się od wyjazdu, albo, chociaż wydaje się to bardzo trudne, powiedzenia tam w Moskwie i wypracowania takiej możliwości, aby w Moskwie powiedzieć, czego Polska i Polacy oczekują od Rosjan i Rosji w kontekście rocznicy zakończenia II wojny światowej. My, Polacy, szczególnie nie możemy udawać, że rok 45 to święto wolności i niepodległości, bo dla wielu narodów, na pewno dla naszego narodu, rok 45 to koniec koszmaru hitlerowskiego, zgotowanego przez Niemcy, i początek koszmaru stalinowskiego. Także czczenie tej rocznicy tak bezrefleksyjnie byłoby poważnym błędem. Ale jest dużo łatwiejsze mówić opozycji o tym, żeby prezydent nie wyjechał, a dużo trudniej byłoby panu, gdyby pan na przykład był prezydentem i miał pan do wyboru wyjechać czy nie. Tak, z całą pewnością ja nie ukrywam i pewnie nikt z nas nie będzie się wyzłośliwiał. To nie jest łatwa sytuacja, ale od prezydenta Rzeczpospolitej oczekiwalibyśmy takiej szczególnej postawy właśnie w sytuacjach trudnych. Od łatwych sytuacji nie trzeba dobrych prezydentów. Nam potrzeba prezydentów, premierów, ministrów, specjalistów od trudnych sytuacji. To jest program Proste w Oczy. Panie prezydencie, napisał pan taki bardzo emocjonalny list do różnych ugrupowań, do różnych ośrodków, list przeciwko Radiu Maryja i przeciwko psycholom z Radia Maryja. Przeciwko czemu pan przestrzega? Otóż to nie ostatnie akcje, to wiele lat przyglądałem się, próbowałem interweniować, a nawet brałem udział, dostarczyłem wszelkie dowody na różne okoliczności. A ci ludzie z miarem maniaka bez przerwy bredzą to bredzą. I to niszczą wszelkie autorytety, a koncepcja jest prosta, Rydzyka. Nikt się nie liczy, on jest najważniejszy, on uratuje kraj, on założy szkoły, które będą elitami, bo inni są wszyscy niepoważni i na tej bazie kasę zbiera. Pan w swoim liście pisze tak: wszystko podważają, okrągły stół podważają, a nie istnieliby, gdyby nie okrągły stół. Za zdrajców mnie i innych uważają. I co pan na to, Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński. Znaczy ja po pierwsze nie słyszałem tej audycji, więc jestem tutaj w trudnej sytuacji. Po drugie uważam, że
nie należy zbyt emocjonalnie reagować na coś, co się powtarza. No, pewnego rodzaju oskarżenia padają od 27 czy 8 lat, bo to się zdarzało jeszcze i przed 80 rokiem i nie ma sensu z tego robić rzeczy takiej, jak reakcja jest, no, powiedzmy sobie, tak wielka, jakby się zdarzyło coś nowego i niesłychanego. Ja bym też polemizował z tak ostrą oceną Radia Maryja. No, to jest stan, w którym Radio Maryja rzeczywiście głosi poglądy ogromnie kontrowersyjne. Niekiedy takie, z którymi się trudno zgodzić i ja też byłem tutaj w różnych sporach, ale z drugiej strony jest to radio, które jakby upodmiatawia pewną bardzo zepchniętą na margines grupę społeczną, tak, grupę taką bardzo tradycjonalistycznie nastawioną, bardzo tradycjonalistycznych katolików. I oczywiście, no tak, ale według prezydenta Lecha Wałęsy uczy się fałszu tej grupy. To trzeba robić w sposób odpowiedzialny, no ale jeżeli jest jakieś medium otwarte, to przychodzą tam różni ludzie. Krzysztof Wyszkowski jest rzeczywiście jednym z twórców wolnych związków zawodowych, jednym z towarzyszy broni, także pana prezydenta Wałęsy. I no cóż, no, głosi takie rzeczy, jak głosi. Ja w tej chwili wolałbym do tych spraw nie wracać, wolałbym się w tych sprawach nie wypowiadać, bo uważam, że to naprawdę niczemu dobremu w tej chwili nie służy. Mamy nowy czas, mamy powrót jakiś, sądzę, bardzo specyficzny, związany z upływem czasu, to znaczy inny niż kiedyś, ale jednak powrót do tych idei, które były właściwe dla wydarzeń sprzed 25 lat, dla tej moralnej rewolucji. Sądzę, że ta moralna rewolucja wraca i z tego powinniśmy się przede wszystkim cieszyć i nie powinniśmy dążyć do tego, żeby różnego rodzaju spory i napięcia, które się pojawiały w ciągu lat ostatnich, w ciągu ostatnich kilkunastu, które były związane z władzą, z różnego rodzaju sporami taktycznymi, jak tą władzę sprawować, jakie kompromisy zawierać, a jakie kompromisy odrzucać. No dobrze, ale czy historię należy, fałszować? Żeby to wszystko w tej chwili miało wracać. Ja tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Donald Tusk. Ale moment, proszę Państwa, zaraz. Nie mówcie tylko o wystąpieniu Wyszkowskiego, bo Wyszkowski to była kropla, która przelała kielich goryczy. Ja mówię o całym kształcie zachowania Rydzyka, który przez niego demagogia, populizm, lepery i inne zwyciężają, bo on podważa wszystko. Jak on zniszczył w tym spotkaniu Mazowieckiego i okrągły stół, to się w głowie nie mieści. Ja mówię co do zasady, a nie co... Nie, ja nie wiem, ja wiem, że tam była wypowiedź Wyszkowskiego, ona nie, chyba wzbudziła... Nie. Podważanie okrągłego stołu tego wszystkiego, to nie on tylko... On wszystko kopie, jak może zwyciężać, jak może być demokracja zwyciężyć, jak wasze partie zwyciężą, kiedy człowiek burzy wszystko i niszczy wszystko. Nie, zapomina, że Kościół był gwarantem przy okrągłym stole, zapomina, że biskup i księża to montowali, tylko szuka frajerów. Donald Tusk, panie marszałku. Emocji nie rozumiem, bo nie słyszałem pana Wyszkowskiego i nie słuchałem tych audycji w Radio Maryja, które wzbudziły takie emocje także u pana prezydenta Wałęsy, ale mam wrażenie, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć sobie, że wszyscy powinniśmy reagować, ale pewnie szybciej, z większym refleksją wtedy, kiedy pojawia się kłamstwo, fałsz, agresja jako podstawowy sposób działania w życiu publicznym i takie mam wrażenie, chociaż nie jestem tutaj najlepszym świadkiem, nie jestem słuchaczem Radia Maryja. No dobrze, ale czy należy podważać na przykład to, co się zdarzyło przy okrągłym stole? Ale mam wrażenie, że i pewną wiedzę, że rzeczy złe, nieprawdziwe, atakujące i pewne wartości pewnych ludzi w Radio Maryja są obecne od samego początku. I być może gdyby reakcje, szczególnie reakcje ludzi z takim autorytetem jak prezydent Lech Wałęsa były wcześniejsze, to może nie doszłoby do tej tak bardzo bulwersującej pana prezydenta audycji. Myślę także, że pan prezes Kaczyński mógłby wreszcie jakoś tak odważnie o Radiu Maryja powiedzieć. Rozumiem, że nie jest to sytuacja łatwa, ale chyba w odniesieniu do kłamstwa jako sposobu uprawiania polityki powinniśmy wszyscy wspólnie mówić jednoznacznie, niezależnie od tego, że to może trochę kosztować.
Panie marszałku, mnie do odwagi w polityce nie trzeba chyba namawiać, a były takie momenty, że miałem, można powiedzieć, wszystkich przeciw sobie i mówiłem to, co uważałem za prawdę. Mogłem się mylić, ludzie się mylą, ale w każdym razie byłem gotów płacić za to bardzo wysoką cenę. Natomiast ja nie sądzę, żeby było dobrze, żeby w tym momencie, w którym naprawdę mamy do czynienia z pewnym moralnym wzmożeniem w Polsce, takim... Nie, ale mamy też z atmosferą nienawiści, panie prezesie, do czynienia. Co zapowiada bardzo Polsce potrzebną moralną rewolucję, żeby w tym momencie spory o jedną audycję, o jakieś wypowiedzi, o jakieś dyskusje, na przykład o okrągłym stole, mogły to osłabiać, mogły wprowadzać tutaj coś, dobrze, co jest naprawdę niepotrzebne. Czy moralna rewolucja powinna się opierać na prawdzie czy na fałszu? Oczywiście moralna rewolucja w oczywisty sposób powinna się opierać na prawdzie, no ale prawda na przykład dotycząca okrągłego stołu jest prawdą sporną. No, okrągły stół był posunięciem, które dla jednych był dobry, dla innych był zły. Znaczy było to posunięcie dobre, dla innych było to posunięcie złe. Jedni jak ja na przykład... Złe było na przykład dla Macieja Giertycha. Jak ja na przykład uczestniczyli w okrągłym stole, bo przecież uczestniczyłem i wcale się tego nie wstydzę, w przeświadczeniu, że mamy do czynienia z posunięciem taktycznym, że to jest po prostu jeden krok w kierunku zdobycia siły, która pozwoli nam przejąć władzę, wyeliminować komunistów, zbudować Polskę demokratyczną. Inni, jak się okazało, potraktowali okrągły stół jako akt założycielski, jako swego rodzaju prefigurację. Czyli rozumiem, że panowie się nie przyłączą do apelu Lecha Wałęsy. Prefigurację tego, co miało w Polsce dziać się dalej. Teraz, i ta prefiguracja była rzeczywiście niedobra. Szanowni Państwo, a co Wy sobie wyobrażacie, że ryzyk byłby możliwy, albo to, co teraz się dzieje, komuniści by oddali władzę i to byłoby bez okrągłego stołu? Żarty co robicie? Ja sobie nie robię żartów. No ja wiem, że jest to przedmiot sporu w Polsce i nie ma sensu się tym tak bardzo emocjonować. No to proszę na Kubę jechać i czekać, aż oddadzą władzę. Musimy skończyć tym akcentem program. Rozumiem, że panowie nie przyłączą się do apelu Lecha Wałęsy. Ja mam własny apel. Nie atakujcie i nie obrażajcie Lecha Wałęsy, bo jest dobrym narodowym. Można różnie oceniać zdarzenia z historii okrągły stół, ale Lech Wałęsa to jest osoba, i to mówię także panu prezydentowi, która ma być pod szczególną ochroną, bo jest wartością dla Polaków bardzo istotną. Lech Wałęsa, Jarosław Kaczyński. Ja też uważam, że to jest część polskiej historii, którą trzeba bronić. Donald Tusk, Lech Wałęsa i Monika Olejnik. To było prosto w oczy. Dziękuję bardzo.